przemiły człowiek, który lubi zwierzątka, a one lubią jego. No chyba, że się zdenerwuje. To lepiej uciekać najlepiej do innego wszechświata. Zapraszam na 10 ciekawostek o Jugo. Hobby Jugo to zabawa z ptakami i leśne kąpiele. Najbardziej lubi jeść małe ryby i wołowinę, a nie lubi kurczaków. Nie wiem, jak można nie lubić kurczaków, no ale niech mu będzie. Jugo ma dwie osobowości. W jego normalnej formie nie chce walczyć, jednak w tej drugiej już by chciał walczyć dosłownie z każdym. Według trzeciego databooka został określony jako tchórzliwy i brutalny. Według mnie mógł być uznany za tchórzliwego, dlatego że sam bał się swojej mocy i nie chciał po prostu niczego wokół niszczyć. Jego ulubione słowo to czysty. Dzięki jego Kekkei Genkai potrafi pasywnie pobierać energię naturalną z otoczenia. Ciała klanu Jugo potrafią też wydzielać specjalne płyny, dzięki którym potrafią wzmacniać i przekształcić części ciała do różnych celów. Ze względu, że ciało Jugo ciągle pobiera energię naturalną, jest on psychicznie niestabilny i czasami powoduje tu u niego żądzę zabijania. Jaskinia Smoczej Ziemi jest to miejsce, z którego pochodzi źródło umiejętności Jugo i jego klanu. Potrafi on również oddać część swojej czakry innym użytkownikom przyklętej pieczęci, aby leczyć ich rany, jednak wpływa to na niego negatywnie. Działa to też w drugą stronę, może absorbować czyjąś czakrę. Posiada aż 202 cm wzrostu, był też najstarszym członkiem taki, a urodził się 1 października. To już na tyle w tych ciekawostkach, mam nadzieję, że się podobały. Dajcie znać w komentarzach, o kim chcecie kolejne. Trzymajcie się, na razie, cześć!